Wiecie, czego nie zauważyłam, nagrywając ostatni odcinek? Że tamten był numerem 10. To niesamowite, że już jesteśmy w numerze 11. Witam Was w nowym odcinku mojego podcastu. Nazywam się Kamila Ryba, a to jest Fish Talking. Gdy zaczęłam nagrywać ten podcast w październiku, chyba, w każdym razie 12 tygodni temu, nie spodziewałam się, że, znaczy miałam nadzieję, że dojdziemy do momentu, kiedy przekroczymy dziesiątkę, ale szczerze powiedziawszy, do niczego się nie nastawiałam. Jesteśmy w odcinku 11, więc w sumie tak fajnie zakończyliśmy tamten rok, zaczynamy nowy, z nową energią, nowymi pomysłami. I mam nadzieję, że nowymi słuchaczami. Dziękuję Wam wszystkim za każde wysłuchanie podcastu i za każdy komentarz. Dostawałam od Was wiadomości prywatne, w których mówiliście mi, że spędzacie czas słuchając moich podcastów, za co bardzo Wam dziękuję. Mój najchętniej słuchany odcinek to ten o snajpie. Co mnie w sumie nie dziwi, bo tak się nastawiałam i w sumie z myślą o tym odcinku postanowiłam, że zacznę robić podcasty. Równie dobrze słuchało się albo był słuchany odcinek o książkach i o bibliotece, więc w sumie to, co jest najbliższe mojemu sercu. Dziękuję Wam za każde odtworzenie, za każde miłe słowo i mam nadzieję, że w tym roku będziecie ze mną nadal. Planuję nagrywać odcinki albo planuję, żeby odcinki pojawiały się w każdą środę. 52 tygodni, 52 odcinki. Myślę, że jest to do zrobienia. Chciałabym w tym roku zacząć podcastowanie od takiego segmentu widziałam, zobaczyłam, przeczytałam, czyli takie krótkie podsumowanie minionego tygodnia. Na razie nie mam za bardzo co podsumowywać, bo przeczytałam do tej pory tylko jeden komiks o Supermanie. Na razie czytanie nie idzie mi dobrze, ale dopiero 5 dni, więc jeszcze nie panikuję. Za to oglądanie idzie mi wyśmienicie. I dzisiaj właśnie o tym oglądaniu chciałabym z Wami porozmawiać, ponieważ na czasie jest pewien serial, o którym myślę, że można kilka słów powiedzieć. Swoją premierę na Netflixie miał serial Bridgertonowie. Jest to romans historyczny, o którym wydaje mi się, że teraz mówią wszyscy. Za kilka dni chyba, znaczy jakoś w tym miesiącu, swoją premierę będzie miała książka, na podstawie której został zrobiony serial. I widząc tę książkę i wiedząc wszystko to wokół serialu i widząc serial, pomyślałam, że warto kilka słów o nim powiedzieć. Bo książka, którą swoją premierę będzie miała pod wydawnictwem Zysk i Ska, nie jest wcale nowością. Książka Julie Quinn, która ma tytuł Mój książę, chyba tak, została wydana już lata świetlne temu przez wydawnictwo Amber. Została wydana w takich brzydkich okładkach, które u mnie na przykład w bibliotece powodują, że mało kto po te książki chce sięgać. Bo te książki, te okładki wydane zostały po takiej taniości. I teraz w tej nowej, pięknej okładce być może osoby, które nie do końca wiedzą, z czym się to je, mogą być trochę zagubione, gdy zaczną czytać lub oglądać serial. Może zacznijmy od początku. Zacznijmy od serialu, bo książki nie czytałam, a serial widziałam i to w 2 dni. Bridgertonowie to jest historia rodziny Bridgertonów, która jest dość zamożną rodziną, jest matka i 8 dzieci w różnym wieku, od dość dorosłych do całkiem w sumie jeszcze małych. Akcja serialu rozgrywa się na początku
XIX wieku w Anglii. I tutaj musimy się zatrzymać, ponieważ jest to serial historyczny, kostiumowy, ale już na wstępie musicie wiedzieć, że to ten serial z historią w sumie nie ma wiele wspólnego, bo Julia Quinn nie należy do autorek, które piszą powieści historyczne. Ona pisze romanse historyczne, a to jest zasadnicza różnica. W większości romansów historycznych, a szczególnie takich, jakie pisze pani Quinn, historia jest tylko tłem i jakimś tam punktem zaczepienia do osadzenia swojej powieści. Bo musicie wiedzieć, że ta historia ma więcej wspólnego z Harlekinem niż z powieścią, romansem rozgrywającym się w jakiejś tam historii. Widziałam reklamy, które sugerowały, że jest to powieść dla fanów Jane Austen, że jest to serial dla fanów Jane Austen i może tak, ale wierzcie mi, ta książka i ta historia ma dużo więcej właśnie wspólnego z Harlekinem niż z Jane Austen i myślę, że z tym nastawieniem i z tą świadomością musicie podejść do tego serialu i do tej książki, bo tutaj historia i jakby prawda historyczna ma bardzo małe znaczenie. Serial Historia rozgrywa się, jak powiedziałam, na początku XIX wieku. Więc w sumie są to czasy regencji w Anglii, czyli właśnie czasy powieści Jane Austen. Myślę, że każdy z Was tutaj będący może czytał, albo przynajmniej widział, albo przynajmniej kojarzy powieści Jane Austen i te wszystkie filmy. Duma i uprzedzenie została tyle razy zekranizowana, że nawet jeśli nie chce, to się gdzieś tam widziało, gdzieś tam słyszało. Więc kojarzycie te piękne kostiumy, te dziewczyny w takich delikatnych sukienkach odciętych pod biustem, włosy upięte, grzywki lekko zakręcone i ta, wiecie, dystyngowana klasa, ci mężczyźni w pięknych strojach i wszystko takie delikatne i takie ułożone. W serialu Bridgertonowie, owszem, niektóre dziewczyny chodzą w takich sukienkach i niektóre dziewczyny są takie dystyngowane, lecz to wszystko jest tak jakby potraktowane trochę po macoszemu, bo sukienki no niby zahaczają o czasy regencji, no ale w sumie materiały są dość nowoczesne, wzory są też dość nowoczesne. Królowa angielska chodzi w strojach bliższych Marii Antoninie niż czasom Jane Austen. Więc tak naprawdę tutaj swoboda kostiumologów była bardzo duża i na początku muszę przyznać, że mi to przeszkadzało, ale to przez jakieś 20 minut pierwszego odcinka, bo wtedy sobie uświadomiłam, że to jest zabieg całkowicie w 100% przemyślany. Ponieważ twórcy serialu, nie wiem jak to jest w książce, ale twórcy serialu chcieli stworzyć jakąś tam przestrzeń historyczną, z której nie będą się musieli rozliczać. Bo jeżeli od początku podejdziesz do tematu tak, że nie bierzesz go jakby w 100% na poważnie i nie chcesz zrobić w 100% filmu historycznego, to nie musisz się już tym przejmować. I tutaj wydaje mi się, że bardzo to był dobry zabieg, że właśnie nikt się za bardzo tym nie przejmował, a mimo wszystko ta niespójność powoduje, że serial jest całkiem spójny, bo starają się robić mniej, jako taką konsekwencję mieć w tym wszystkim. W ogóle, jeżeli chodzi o kostiumy, nie mam zbyt dużej wiedzy na ten temat. Jedynie zauważałam, co pasuje, a co nie pasuje na podstawie wiedzy z wcześniejszych filmów i filmików i książek. Ale jeżeli byście chcieli właśnie dowiedzieć się, co było nie tak, a w sumie bardzo dużo rzeczy było nie tak, to
polecam wam kanał Karoliny Szeprowskiej na YouTubie. Dziewczyna analizuje stroje i mówi właśnie wszystko na ten temat. Jeżeli chodzi o historię, to również jest ona sama jakby prawda historyczna jest potraktowana po macoszemu, bo w którymś momencie pada data, nie pamiętam dokładnie, jest to początek właśnie XIX wieku i mamy do czynienia z królową Anglii, królem Anglii. Wiemy, że to jest jakiś tam Jerzy, ale nie wiemy do końca który, bo tak naprawdę pojawia się on bardzo symbolicznie. Za to królowa angielska odgrywa bardzo dużą rolę. Już wspomniałam, że jej stroje przypominają te Marii Antoniny, ale już tutaj na szczeblu castingowym postanowiono jakby zaburzyć prawdę historyczną. Królowa angielska jest czarnoskóra i bardzo wiele postaci jest czarnoskórych, co w czasach regencji owszem, może miało miejsce, ale na pewno nie na tak wysokim stopniu klasy społecznej. W ogóle jakby nie zwraca się tu uwagi na kolor skóry, na narodowość bohaterów, co w sumie jest kolejnym powodem, dla którego ta niespójność historyczna ma sens, bo po prostu potraktowano wszystko po macoszemu. Bohaterki, bohaterowie nie do końca zachowują się tak, jak pewnie zachowywałyby się osoby w tamtych czasach. No, ale właśnie cały czas ta niespójność, jakby konsekwencja w niespójności powoduje, że jakby to wszystko ma sens. No i jeżeli chodzi o bohaterów, no to mamy do czynienia właśnie z Bridgertonami, ośmiorkiem dzieci. Z tego, co słyszałam, jest osiem książek, jakby każda chyba odnosi się do jednego z bohaterów i być może tak też będzie w serialu, bo pierwszy sezon głównie opiera się na najstarszej córce z rodu Bridgertonów. Daphne Bridgerton, jako najstarsza córka, zostaje przedstawiona jakby królowej. To jest jakby wprowadzenie do towarzystwa. No i zaczyna się sezon, tak zwany sezon w Anglii, kiedy to młode panny na wydaniu szukają męża i która w tym sezonie się wyjdzie za mąż, ta jakby sukcesem skończyła sezon. No i generalnie wszystko toczy się wokół tego, kto za kogo wyjdzie, kto się z kim ożeni, a kto zdobędzie lepszą partię. No i Daphne, ponieważ jest piękna, elegancka i w ogóle doskonała, on ma bardzo wielu tych adoratorów. No i w pewnym momencie na arenę wkracza przystojny Duke, czyli książę. No i ten książę to jest taki gość, który postanowił, że nigdy się nie ożeni, nigdy nie będzie zakładał rodziny, ma kupę kasy, jest niesamowicie przystojny. Wszystkie panny do niego wzdychają, a Daphne jakoś tak nie. No i wiecie, jeżeli kiedykolwiek czytaliście romans historyczny, to jakby w tym momencie powinnam zakończyć opowiadanie fabuły, bo możecie sobie wszystko jakby dopowiedzieć. Reszta rodzeństwa Daphne, jakby ich wątki się przeplatają, jakby zarysowują, szczególnie jakby najstarszych, chyba czwórki jeszcze najstarszych z rodu. Coś tam wiemy o jej braciach, coś tam wiemy o jej siostrze. Wydaje mi się, że nie mam po co wam tego mówić. Generalnie powinniście wiedzieć, że najważniejszym elementem tego serialu są właśnie te miłosne perypetie Daphne i jej otoczenie. To jest właśnie zasadniczy rzecz, którą powinniście wiedzieć, zaczynając ten serial, bo o ile nie czytałam książek Julie Quinn, o tyle wiem, co to za gatunek literacki. Bo jeżeli nie wiecie, czym jest romans historyczny, to możecie po pierwszym odcinku pomyśleć, że to jakaś straszna głupota, że ktoś wymyślił coś strasznie naiwnego, głupiego i w ogóle bez sensu. Bo romanse historyczne właśnie takie trochę są. Romansowi historycznemu bliżej jest do erotyki
niż do powieści historycznej, to na pewno. Bo jeżeli kiedykolwiek widzieliście okładki na przykład takich książek, w których napisany jest romans historyczny, no to, że tak powiem, możecie wiedzieć, dlaczego te książki od lat nie zostawały wydawane ponownie. Bo taka jest prawda, że właśnie książki Julie Quinn albo pani Quick, nie pamiętam imienia, to jest kanadyjska autorka, ona też pisze takie romanse historyczne. I to są książki, które po prostu zostały kiedyś tam wydane na początku, nie wiem, w latach 90., w 2000 roku. I u nas w bibliotece na półce one po prostu zalegają i żółkną, bo nikt tego nie chce czytać, bo to nie wygląda na coś, co otworzylibyście na przykład jadąc autobusem. Ale bez wątpienia są to książki, które bardzo wciągają, bo nasze czytelniczki, które już się za to zabiorą, no to czytają wszystko jak leci. I te książki z założenia są bardziej właśnie harlekinowe niż, niż jakby powieściowe typu właśnie Świetna Jane Austen. I ja nie mam jakby nic przeciwko tym książkom, bo jakby każdy lubi, co lubi i czyta to, co chce. W sumie czasami nawet fajnie przeczytać taką książkę, która jest taka lekka, łatwa, przyjemna i no wiecie, w której dzieje się tyle akcji i wszystko po prostu jest takie wow. Chodzi mi o to, że serial jest bardzo teraz popularny i wydaje mi się, że ktoś, kto podejdzie do niego na zasadzie, o, obejrzę sobie nową MM albo nową Dumę i Uprzedzenie, może skończyć z szczęką na podłodze. Bo tam, że tak powiem, konwenanse są tylko na papierze. No ale w każdym razie serial jest bardzo przyjemny i nie ukrywam, że nie jest to serial wysokich lotów, ale pochłonęłam go za jednym posiedzeniem. I go polecam, szczególnie tym, którzy lubią takie właśnie seriale niby historyczne, albo którzy nawet lubią seriale historyczne, ale są w stanie zaakceptować to, że nic w tej historii nie gra i że historia jest tylko tłem do wydarzeń. I ci, którzy lubią po prostu romanse, bo to jest po prostu czysty romans. To jest powieść z gatunku romansu, to jest serial z gatunku romansu i nawet bardziej mu do romansu niż, niż powieścią Jane Austen na przykład. No ale, że właśnie obejrzałam ten serial i czułam taki trochę niedosyt tej właśnie historyczności. Zaraz potem obejrzałam Perswazję. Ekranizację Perswazji Jane Austen z 2005 roku. I ponieważ to jest moja ulubiona powieść Jane Austen, a uświadomiłam sobie, że nie wszystkie powieści Jane Austen słyszałam, czytałam, pomyślałam, że to może być kolejne wyzwanie na ten 2021 rok. Bo już zrobiłam sobie ich kilka, ale ja potrzebuję, ponieważ ostatnio jestem w takim dołku czytelniczym, potrzebuję jakiegoś takiego kopa, czegoś, co mnie zmotywuje do czytania. Bo mam książek kilkaset na swojej półce TBR, a mimo wszystko jakby nie mam na nie ochoty, ale gdy sobie znajdę jakiś taki cel, to wydaje mi się, że może wyjdę z tego dołka. No i moim celem na ten rok jest sięganie po wszystkie powieści Jane Austen. Być może bardzo bym chciała obejrzeć też wszystkie ekranizacje powieści Jane Austen. Dumy i Uprzedzenie jest bardzo dużo. Perswazji niestety chyba tylko trzy. I to większość taka już stara, ale słyszałam, że robią nową, co mnie bardzo cieszy. No i ponieważ Perswazje są tym moim ulubioną powieścią i bardzo je wam polecam, bo szczególnie jak jesteście starsi troszkę, tak bardziej w moim wieku, wydaje mi się, że Perswazje dużo bardziej wam się spodobają niż na przykład Duma i Uprzedzenie. W każdym razie moim celem na najbliższe tygodnie, mam nadzieję, jest sięgnięcie po retellingi Perswazji, bo tego też powstaje bardzo dużo. W ogóle Jane Austen jest jakby maglowana na wszystkie możliwe sposoby i każda jej powieść została napisana ponownie.
czy to w bardzo współczesnych czasach, czy troszkę jej bliższych, czy w odległej przyszłości. I ja sobie właśnie wybrałam perswazję. Znalazłam kilka tytułów, które mam zamiar przeczytać i być może, mam nadzieję, że za niedługo powstanie właśnie taki podcast, w którym będę Wam mówić coś więcej o perswazjach. W każdym razie, mogę powiedzieć, że rok zaczyna się bardzo dla mnie ekscytująco, bo Jane Austen jest ekscytującą autorką. Właśnie robię swój taką stronę do Bullet Journala poświęconą Jane Austen. I gdybyście chcieli kiedyś, to kiedy przeczytam już wszystkie książki, to też nagram podcast na temat Jane Austen. A jeżeli chodzi o Bridgertonów, to zachęcam Was do spróbowania, ale właśnie do podejścia z takim troszkę dystansem do prawdy historycznej, do relacji międzyludzkich. Musicie być gotowi na to, że nie jest to ugrzeczniony serial typu właśnie Duma i Uprzedzenie, a temu serialowi bliżej może do jakiejś, no może nie do 50 twarzy Greya, ale no, że tak powiem, no. Więc jeżeli z takim nastawieniem podejdziecie, to możecie bardzo przyjemnie spędzić czas. Osoby, które w ogóle nie lubią seriali historycznych, niech najlepiej po to nie sięgają, bo może Wam się to nie spodobać. Bridgertonowie, co tutaj zauważyła moja przyjaciółka i jak wiele, wiele osób zauważyło, to taka plotkara z 1800 roku, tylko z głosem Julie Andrews. I wydaje mi się, że jeszcze właśnie podejście z takim nastawieniem, to Wam się bardzo ten serial może spodobać. Dla mnie to była po prostu fajna przyjemność i czasami właśnie taką niewymagającą rozrywkę. Taka niewymagająca rozrywka jest potrzebna, prawda? Dobrze, no to chyba to by było na tyle na dzisiaj. Usłyszymy się za tydzień. Mam nadzieję, że będę miała więcej do opowiedzenia o tym, co przeczytałam i co widziałam. Bo tak naprawdę z filmów jako takich, to w tym roku widziałam tylko kilka i większość z nich to były powtórki. Więc o tym na pewno bym chciała mówić, o tym, co czytam, co oglądam, co mnie w danym momencie interesuje. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału na YouTubie, bo tam statystyka jest najgorsza. Wiem, że nie wszyscy lubią słuchać podcastów na YouTubie, ale tam można też komentować, a w sumie chciałabym poczytać Wasze opinie na temat tego podcastu. Dziękuję Wam za to, że słuchacie, za to, że jesteście. Przypominam, że podcastu można słuchać na 7 już platformach, między innymi właśnie na Spotify, na YouTubie, na Anchor. Jeszcze Wam powiem, na czym muszę sprawdzić, bo nie zawsze mam czasami z tym problem. Na Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Google Podcast, Breaker, Anchor. Więc całkiem sporo tych platform już jest. Więc słuchajcie, gdzie chcecie w sumie. I jeżeli macie jakieś propozycje podcastów, to też możecie do mnie napisać, najlepiej na Instagramie, bo tam najłatwiej się ze mną skontaktować. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i mam nadzieję, że ten tydzień, pierwszy tydzień roku był całkiem udany i mam nadzieję, że każdy następny będzie jeszcze lepszy. Trzymajcie się cieplutko, dbajcie o zdrowie. Podobno od dzisiaj, od jutra ma sypać śnieg, więc uważajcie na drogach, nie łamcie nóg, nie łamcie rąk. No i trzymajcie się mocno. Pa, pa!